Chwilka. Już będzie. Tak. Dużo by mówić, dużo by mówić. Może pan, panie Tadeuszu, jeszcze wypełni tę wiele mówiącą pauzę? To może ja powiem coś, co miałem w planie powiedzieć po utworze. To powiem przed utworem. Rozmowa... O, no dobrze, to powiem po. To tak spróbujmy od początku. Spróbujmy od początku. Nie, nie, to nie początku. To nie jest. Czwarty poproszę. Ja tu pan od środka zaczął. Tak. Nie, nie, to nie jest czwarty. Od wolności zabranej nie ma gorszej rzeczy. Istnieją takie rady, których czas nie wylepszy. Zobaczymy go pod koniec 90. lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszał, każdy na pewno czuł. Po specyficznej... Przepraszam. Nie, to nie wyjdzie nic z tego. Ja przeczytam to jako wiersz, trudno. Pan chyba mnie... Tak, właśnie. Ciężko, ciężko. No bo to jest playback, prawda? Jak my gramy to na żywo, to tu nie ma odsłuchu. Po prostu, no, słabo wykonalne, ale... Od wolności zabranej nie ma gorszej rzeczy. Istnieją takie rany, których czas nie wyleczy. Zobaczyłem go pod koniec 90. lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł. O specyficznej szramie łatwo poznałem go. On chłodno patrzył na mnie, wytężał starczy wzrok. To ja, więzień małek z celi 23. Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi. A on dał zdziwienie i rzekł po krótkiej chwili: to nieporozumienie, pan chyba mnie z kimś myli. Pomyłki co do osoby tutaj nie mogło być. Zresztą ze śledczych kto by tak jak on umiał bić. Zapamiętałem przecież tego, co sadzał mnie na odwróconym taborecie i tłukł całe dnie. To on mi palce miażdżył w zatrzaskiwanych drzwiach. To on za ciosem każdym udowadniał, co to strach. Lecz najgorszy był ten duży, ciężki, stalowy pręt, który mu zawsze służył do obijania pięt. Ale od drugiej strony proszę problem rozważyć. Ja miałem przełożonych, ja wykonywałem rozkazy. Rozumie pan, że prawa stworzyły podział ról, że jeden miał zadawać, a drugi znosić ból. A przymus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt ścierania przeciwstawnych sił. Tak Ubek wizję swoją przedstawiał, wierząc w sens sowieckiego ustroju, sprawcy nieludzkich klęsk. I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu, że jako strażnik systemu świadomie służył złu. On kaszlał, kręcił głową, cytował Marksa, zatem uznałem za bezcelową dalszą rozmowę z katem. Zostaliśmy po rozmowie na wrogich dwóch biegunach. Ja, niepodległościowiec, on zapiekła komuna. Myślę, drodzy państwo, że ten wiersz
oddaje też charakter Eugeniusza Kimczaka, o którym mówiłem. Przypomnę tylko słowa, które tenże funkcjonariusz bezpieki wypowiedział podczas procesu Adama Humera. Mój ojciec miał być tam świadkiem oskarżenia, jako ten poszkodowany, bezpośrednio. Tato nie poszedł na ten proces, widząc relacje w telewizji. Takiemu się to bardzo nie podobało. Czuł się wręcz, można powiedzieć, upokorzony tym, co się działo w sądzie. Potem sąd, który sądził humerowców, dawał wiarę niestety prześladowcom, a nie poszkodowanym. I to była sytuacja dla ojca nie do zniesienia, prawda? Że on się dalej musi tłumaczyć z tego, co robi. Prawda? Sędziowie pytali, a czy na pewno był pan więźniem na Rakowieckiej? Czy na pewno pan miał do czynienia z Adamem Humerem i Eugeniuszem Kimczakiem? Prawda? Natomiast tamci panowie z bezpieki mogli sobie opowiadać, co chcą. Prawda? Mogli kłamać w żywe oczy. Oni zresztą na korytarzu sądowym dawali dowód tego, co sądzą też. Prawda? Oni po prostu byli agresywni wobec swoich dawnych ofiar. Zostało im to, prawda, we krwi. Kiedyś lali, teraz już nie mogli lać, ale przynajmniej językiem, prawda, wyrażali swoje poglądy w sposób bardzo niewybredny. I tylko jeden cytat z Kimczaka jeszcze. Odczytano zeznania mojego ojca, prawda, przed prokuratorem złożone. Mimo że się w sądzie nie pojawił, no to jednak złożył wcześniej, prawda, zeznania. Opisując, jak się zachowywał tenże Kimczak, że bił kopał i tak dalej, etc., etc. Kimczak tylko tak ocenił całą sprawę. To jest nieprawda. To jest kwestia polityczna. tak się wyraził. Natomiast pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, że katami byli nie tylko ci śledczy, ale również sędziowie i prokuratorzy. Oni mieli inną rolę do wykonania, bo oni nie służyli w tym aparacie bezpośredniego przymusu, prawda? Czyli to nie byli ci, którzy lali, prawda? Ale oni słusznie są określani przez IPN mianem morderców sądowych, morderców z zabiórka. To są właśnie ci, którzy oskarżali, tak jak prokuratorzy, z drugiej strony sądzili, prawda? Wydawali wyroki, często wyroki śmierci, jak sędziowie. I o jednym takim przez chwilę Państwu powiem. Oskarżyciel całej grupy rotmistrza Pileckiego, prokurator major Czesław Łapiński. I major Czesław Łapiński zaproponował taką rozmowę mojemu ojcu. Ofiara i kat. Człowiek, który żądał kary śmierci podwójnej dla mojego ojca w 1948 roku. W 1990 roku napisał list do taty. Napisał tak. Panie profesorze, ja bym się chciał z panem spotkać. Chciałbym z panem porozmawiać o tych jakże trudnych, skomplikowanych czasach. Nasza rozmowa mogłaby doprowadzić do próby wspólnych wniosków, wypracowania wspólnej oceny tych czasów. Z takim adresem się zwrócił, ojciec po prostu jak zobaczył ten list, to spadł z krzesła niemal, prawda? Co ten człowiek jeszcze ode mnie chce, prawda? W sposób niewybredny, wręcz wulgarny, rynsztokowy, prawda? Domagał się tego, żeby mnie zabili. Prawda? A teraz on chce się spotykać i wypracowywać wspólną ocenę. Tutaj wspólnej oceny być nie może. To są dwie całkowicie inne, różne perspektywy. A stało się tak, że do Łapińskiego ja zacząłem jeździć. Prawda? Miałem trzy takie seanse, można powiedzieć, z panem prokuratorem. Za każdym razem to było dosyć dramatyczne, bo ten człowiek kłamał w żywe oczy, prawda, oczywiście twierdził, że podstawowa sprawa, że jest niewinny, że on niewiele wiedział, niewiele mógł, że mu kazano, że został wplątany w te całe historie.
No, ja potem sobie weryfikowałem te jego odpowiedzi i okazywało się, no, że on jest po prostu notorycznym mordercą sądowym. Że to wcale nie jest jedyna sprawa, w której on brał udział, tylko on oskarżał wielu żołnierzy niepodległości, szczególnie zaraz po wojnie, na Białostocczyźnie, w tak zwanych sądach na kółkach. Doraźne trybunały śmierci, które w jakichś, prawda, w stodołach czy szkołach, czy innych podobnych miejscach wyłapanych akowców w trybie właśnie przyspieszonym skazywały na karę śmierci. Te kary śmierci były właściwie natychmiast wykonywane publicznie, no, żeby ludzie się przestraszyli tej ludowej władzy. W takich sądach brał udział jako prokurator Czesław Babiński. On mi opowiadał, że to właśnie był wyjątek, że sprawa rotmistrza to jest taki, no, w ogóle wyrzut sumienia jego. No, ten człowiek ma ponad setkę osób na sumieniu właśnie. No. Natomiast myślę, że ważna jest konkluzja tej naszej rozmowy. Bo ja go w pewnym momencie spytałem, no, panie prokuratorze, panie pułkowniku już wówczas, dlaczego pan właściwie to wszystko robi? I on powiedział tak. No wie pan, panie Tadeuszu, ja nie miałem wyjścia. Ja miałem żonę, miałem dzieci. Ja musiałem jakoś się utrzymać, jakoś żyć. Ja mu wtedy odpowiedziałem tak. No wie pan, panie Czesławie, on był zawsze bardzo miły, witał mnie od progu, prawda, z uściskami, kawkę, czy dzisiaj taka kawka, czy inna. No, był szalenie uprzejmy, wręcz dystyngowany, można powiedzieć. Ja mu powiedziałem tak, wie pan, mojego ojca nie udało się panu posłać do piachu, ale Pileckiego pan wyeliminował. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że rotmistrz Pilecki też miał żonę, też miał dzieci? Pan po prostu pozbawił tych ludzi męża i ojca. I on też chciał zapewne żyć. Tylko on chciał żyć w wolnym, niepodległym kraju. Taka jest różnica między wami. Że pan, panie prokuratorze, był sowieckim funkcjonariuszem, był sowieckim kolaborantem, że pan oskarżał z pobudek politycznych, był pan dyspozycyjny wobec tamtych władz, które Polsce nie sprzyjały, które Polaków mordowały. I jest pewna cena, którą się płaci. To jest kwestia wyboru, po prostu. Pan wybrał drogę zaprzańca, współpracownika tamtego zbrodniczego systemu. Rotmistrz Pilecki wybrał inaczej. Wybrał drogę wiodącą do wolności i niepodległości. Niestety okupił to krwią. No? Ale tu jest jasny wybór, jasny podział na dobro i zło. Ja mu powiedziałem jeszcze tak, że pan niestety odejdzie jako właśnie ten sowiecki kolaborant. I świat o panu zapomnie. Jeżeli będziemy o panu mówić, to właśnie w takim kontekście. Z rotmistrzem Pileckim będzie zupełnie inaczej. Jemu będziemy po latach stawiać pomniki. I to się szczęśliwie sprawdziło. No, Czesław Łapiński nigdy nie stanie na cokolwiek. Prawda? On nie będzie uważany za bohatera. Pomimo, że jego rodzina zapewne uważa inaczej. Natomiast pomniki będziemy stawiać Pileckiemu i innym bohaterom. No? I Polacy w tym kierunku szczęśliwie zmierzają, że potrafimy wreszcie po tylu latach docenić tych ludzi, prawda? I odpowiednie miejsce dla nich znaleźć i w naszej świadomości, i w naszej również przestrzeni publicznej. Prawda? Powstaną pomniki zapewne w całej Polsce. Prawda? Pomniki tym właśnie, którym się one należą. Panie
Może na koniec jeszcze wiersz, który pięknie śpiewał u świętej pamięci Przemek Gindrowski. Ja nawet próbowałem uczcić jego rocznicę jego śmierci. Też śpiewałem parę pieśni jego, ale no jakoś chyba nie podałem z wiadomych względów, o których to była mowa może na początku rodzinnych. Wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. To jeszcze było pisane, kiedyśmy za bardzo nie mogli o nich mówić, prawda? Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła serce mściwa rozpacz. Pili samogon, jedni nędzę. Tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym, Marusia matką, grom poetą. Posiwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. I będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym Boże, kiedy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować, gryzi piórką i gładzić ich zmierzwioną sierść, przepraszam. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop. Drodzy Państwo, może przejdziemy do pytań, bo prowadzący na początku zapowiedział taką formułę i myślę, że chętnie porozmawiamy. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko uzupełnić, że w tych wyrokach... Prosimy o krótkie pytanie. Chciałam tylko uzupełnić w wyrokach stalinowskich oprócz lat, prawda, długich lat, które żołnierze dostawali, to były też pozbawienie praw obywatelskich i konfiskata majątku. Więc to bardzo właśnie, patrząc na ilość uwięzionych, no to Polska Ludowa sobie właśnie w ten sposób zdobywała majątki. No to jest jedno. Po drugie chciałam jeszcze powiedzieć, że Emil Fjodor został jego imieniem nazywa się Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i właśnie w ten sposób jest upamiętniony. Tylko to chciałam dodać. Czy macie Państwo jeszcze pytania? A może dwa mikrofony mogą być? Już. No na razie. Nie wiem, czy tu się włączę. Dwa mogą być. Raz. Ja może tylko tak skomentuję ten fakt, że rzeczywiście jest w Krakowie Muzeum im. Augusta Emila Findorfa. I to jest jedyne w Polsce Muzeum Armii Krajowej. To też jest znamienne. Jedyna taka placówka. Jest oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego, które też zawdzięczamy Lechowi Kaczyńskiemu, ale zbyt wiele innych miejsc świadczących o naszej heroicznej historii i tradycji nie ma. To są wyjątki, to są właściwie dwa muzea i na tym koniec. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Chciałam zapytać o brata Stefana Michnika, który się ukrywa nadal w Szwecji. On był też przecież prokuratorem, który wydawał niesprawiedliwe wyroki kary śmierci. Znaczy, mówi Pan o bracie Adama Michnika. Tak. Jakie są szanse sprowadzenia go i postawienia pod sąd? No szanse są żadne w tej chwili. Niestety jest tak, że no to właśnie pokazuje, jak to jest ciężka i żmudna walka po
To z jednej strony jest Adam Michnik, który jest redaktorem naczelnym wpływowej niestety do dziś gazety. Z drugiej strony jego przyrodni brat Stefan Michnik, stalinowski sędzia wojskowy, który ma na sumieniu konkretne osoby, prawda? Który właśnie jako sędzia, on był sędzią, jako sędzia przebrany w polski mundur skazywał polskich bohaterów i ci ludzie znajdują się również na warszawskiej Łączce. Stąd trudno wymagać od Adama Michnika, żeby pisał pozytywnie o Łączce, prawda? Kibicował ekshumacją, identyfikacją polskich bohaterów. Tutaj zresztą Państwo widzą tych ostatnich, prawda, zidentyfikowanych. To jest, no, dwa tygodnie temu profesor Krzysztof Szwagrzyk ogłosił te nazwiska. Tu jest między innymi komandor Stanisław Mieszkowski. To jest też żołnierz wyklęty, chociaż w lesie nie walczył, ale to co ich łączy, tych ludzi? Łączy ich wspólny cel, czyli walka z komuną. Ona się odbywała metodami albo zbrojnymi, prawda? Albo z bronią w ręku ci ludzie walczyli, albo metodami politycznymi, prawda? A Stanisław Mieszkowski to jest środkowa tablica, drugi z prawej. To jest obrońca Helu w 1939 roku. Wybitny sztabowiec, który po wojnie nawet chciał dalej pracować, prawda? Chciał dalej służyć w wojsku. Jego też wyeliminowali. Dzisiaj jego syn, Witold Mieszkowski, powiedział niebywałe słowa podczas uroczystości w Belwederze, kiedy właśnie ogłaszano nazwiska kolejnych zidentyfikowanych. Powiedział tak: to jest pierwszy dzień po wszystkich tych latach III Rzeczpospolitej, a wcześniej PRL-u, kiedy ja się nie czuję obywatelem drugiej kategorii. On przez lata